Ze statystyki matematycznej pokażę Wam dzisiaj, jak można przeprowadzić test Kolmogorowa na zgodność rozkładu empirycznego z rozkładem wykładniczym. Gdy nasz rozkład jest zapisany w postaci przedziałów o określonych liczebnościach, możemy sprawdzić, czy ten rozkład pochodzi z rozkładu wykładniczego. Rozkład empiryczny mamy. Będziemy musieli wyznaczyć dla niego zapis dystrybuanty empirycznej, a potem porównać go z dystrybuantą rozkładu typowo wykładniczego. Po pierwsze, możemy wykonać ten rozkład empiryczny. Rozkład empiryczny polega na tym, że jak mamy tutaj zapisane te liczebności indywidualne, możemy je skumulować, czyli pierwsza wartość jest taka sama jak dla pierwszego wyniku, a każda kolejna zwiększa poprzedni wynik skumulowany o wartość, która była w danej obserwacji. I jeżeli to przeciągniemy w dół, powinniśmy na końcu otrzymać, że suma wszystkich liczebności powinna się zgadzać z liczebnością skumulowaną dla ostatniego wyrazu. Żeby otrzymać dystrybuantę empiryczną, która będzie nam niezbędna w tym teście Kolmogorowa, musimy każdą wartość skumulowaną podzielić przez liczebność łączną, żeby otrzymać to, jak wygląda dystrybuanta empiryczna, czyli skumulowane prawdopodobieństwo, ale z tego rozkładu rzeczywistego, do którego później zrobimy porównanie, jak to by było, gdyby wynikało to z rozkładu wykładniczego. Mamy jeden element. Potrzebujemy również dystrybuantę rozkładu wykładniczego. Dystrybuantę rozkładu wykładniczego najlepiej jest obliczyć z tego wzoru, a jest to wzór na wartość dystrybuanty z rozkładu, jeżeli cecha posiada własności rozkładu wykładniczego, gdzie podstawiamy miejsce x, koniec każdego przedziału. Koniec każdego przedziału, ale potrzebujemy w miejsce lambda wyznaczyć, ile wynosi ten parametr. Go nie znamy. Jeżeli parametr lambda nie był z góry zadany w treści zadania i że mamy porównać na przykład dany rozkład empiryczny z rozkładem wykładniczym o zadanym poziomie lambda, to my musimy go policzyć. Wiemy, że parametr lambda jest do wyliczenia ze wzoru na wartość oczekiwaną w rozkładzie wykładniczym, bo wartość oczekiwana to 1 przez parametr lambda. Jeżeli nie mamy wartości oczekiwanej, a potrzebujemy lambda, to my wartość oczekiwaną liczymy jak zwykłą wartość średniej arytmetycznej, to akurat w przypadku, gdy dane mamy w postaci przedziału. Żeby obliczyć średnią arytmetyczną, w przypadku, gdy dane mamy w postaci przedziałów, musimy mieć środek każdego przedziału, czyli liczbę znajdującą się dokładnie na środku każdego z przedziałów i liczebności każdego z przedziałów. Dokonujemy przemnożenia środek każdego przedziału razy liczebność każdego przedziału, to mamy wyniki. Na końcu interesuje nas suma, która zostanie podzielona przez łączną liczebność. To będzie właśnie nasza średnia arytmetyczna. Jeżeli znam średnią arytmetyczną jako odpowiednik wartości oczekiwanej, możemy wyznaczyć parametr lambda. Przekształcając ten wzór, można otrzymać zależność, że lambda to odwrotność z wartości oczekiwanej. Czyli 1 przez ta zwykła średnia, którą policzyliśmy i mamy parametr lambda. Parametr lambda będzie nam potrzebny w tym momencie do obliczenia dystrybuanty, ale gdyby to była, ten rozkład posiadałby własności rozkładu wykładniczego. Czyli zobaczcie, jak ja to liczyłam. Każdy koniec przedziału 1, 2, 3, 4, 5 będziemy liczyć według wzoru 1 minus wartość e jako liczbę Eulera podniesiono do potęgi minus lambda z usztywnieniem razy x. X u nas zadaną wartością będzie koniec każdego przedziału i tą formułkę przeciągamy sobie w dół. Mamy te wartości pozapisywane i zgodnie z testem Kolmogorowa będą nam potrzebne różnice między wartością dystrybuanty dla każdego wiersza a dystrybuanty empirycznej, a dystrybuanty teoretycznej. Czyli faktycznie liczymy różnicę dla kolejnych wierszy, ile wynosi różnica
między tymi dystrybuentami. Wartość przeciągamy w dół, a na końcu liczymy w tym momencie wartość bezwzględną z każdego z tych wyników, bo minus nas nie interesuje, która z tych dystrybuent była większa. I my wyznaczamy najwyższą wartość różnicy między dystrybuentą empiryczną a teoretyczną. Mamy tutaj te dwie kolumny do porównania i interesuje nas najwyższa występująca różnica. I teraz faktycznie po co? Bo wykonując ten test Kolmogorowa, raz zakładamy, że rozkład jest wykładniczy, potem, że jednak rozkład jest inny niż wykładniczy. Poprawną statystyką testu jest lambda, która wynosi d razy pierwiastek z n. D to jest największa możliwa różnica, czyli ta faktycznie maksymalna różnica, razy pierwiastek z n, gdzie n to jest liczba zbadanych naszych elementów, czyli suma ni, czyli 120. Jeżeli to podejrzycie tą formułkę, nie jest to nic skomplikowanego. I teraz, żeby się dowiedzieć, która z tych hipotez jest bardziej poprawna przy zadanym poziomie istotności alfa, czy hipoteza zerowa, a może jednak alternatywna, ten wynik trzeba będzie porównać do pewnej wartości krytycznej. Tu jest alfa jako statystyka testu, więc nas interesuje, nie lambda, przepraszam, lambda jest podana jako statystyka testu i potrzebujemy jeszcze się dowiedzieć, ile wynosi krytyczna lambda. Jeżeli nasz test jest wykonywany przy poziomie istotności 0,05, to wartość dystrybuanty wynosi 1 minus alfa, czyli 0,95. Jeżeli mamy takie tablice, jak ja tutaj umieściłam, gdzie podane są wartości dystrybuanty i jakie wtedy są odpowiadające wartości krytyczne z tego rozkładu Kolmogorowa, to my możemy znaleźć tutaj poszukiwaną wartość około 0,95, wartość dystrybuanty i zobaczyć, ile wynosi odpowiadająca tej wartości krytyczna, czyli 1,36. I mamy tą wartość krytyczną. Drugim sposobem jest, jeśli nie macie takich tablic, a macie tak jak u mnie, są też tablice Kolmogorowa, które zależą od razu bezpośrednio od poziomu istotności alfa. Czyli wyniki są gdzieś podobne. Jakim sposobem nie otrzymacie wartości krytycznej, wasza sprawa. I jeżeli u nas statystyka testu okazuje się niższa od wartości krytycznej, to my, tak jak tu w tym przypadku jest zapisane, nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli stwierdzimy, że nasz rozkład empiryczny przy poziomie istotności alfa, który my mieliśmy, czyli 5%, jest wykładniczy. Gdyby jednak nasza statystyka testu była bardzo wysoka i by przekraczała znalezioną w tablicach wyczytaną wartość krytyczną, to my byśmy powiedzieli, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli niepoprawna jest zerowa, istnieją podstawy do twierdzenia, że rozkład empiryczny jest inny niż wykładniczy, ale przy poziomie istotności 0,05. Jeżeli byście wzięli inny poziom, decyzja mogłaby się zmienić.